Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa i gościć Państwa na 14. pikniku profilaktyczno-integracyjnym, który jest połączony z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który co roku był organizowany na przełomie maja i czerwca. Był obchodzony razem z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka. Projekt, który już od 2019 roku jest realizowany pod nazwą Jestem, więc działam. Trwałość tego projektu to jest grudzień 2021, więc to dzisiejsze spotkanie, oczywiście w nieco mniejszym już gronie niż w latach poprzednich. Spotykamy się na wolnym powietrzu, w rozkoszy, z zachowaniem oczywiście wszelkich zasad bezpieczeństwa. Pragniemy podkreślić ogromną rolę, jaką pełnicie Państwo jako rodzice zastępczy w różnych formach pieczy zastępczej. Dziękuję Wam bardzo za ogromne zaangażowanie nad opiekę nad dziećmi, gdzie mają zapewnione spokój, bezpieczeństwo i szczęśliwe dzieciństwo. Bardzo dziękuję naszym wolontariuszom z Caritas i z Państwowej Szkoły Wyższej, że każdego roku włączają się w to przedsięwzięcie, że są tutaj z nami, że poświęcają swój czas, aby tutaj zająć się naszymi najmłodszymi wychowankami. Piecza zastępcza w powiecie bialskim to jest bardzo, bym powiedział, ogromne ogniwo. Temat rzeka. Temat rzeka, dokładnie. To jest ponad 200 małych dzieci, małych i tych większych, które czy to w rodzinach zastępczych, czy to w naszych placówkach prowadzonych przez powiat żyją, mieszkają, kształcą się, tam zdobywają też właśnie zawód. Bardzo się cieszę, że możemy pomagać tym młodym ludziom, którzy trafili do nas z różnych powodów, gdzie nie mogli normalnie funkcjonować w rodzinach biologicznych. Więc ten dzisiejszy piknik jest to też taki bardzo dobry moment, żeby podziękować tym wszystkim pracującym w placówkach, czy też rodzinom zastępczym za ich ogromny wkład w rozwój tych młodych właśnie ludzi. I bardzo się cieszę, że udało się pozyskać środki na realizację tego projektu. Wartość tego całego projektu to jest kwota ponad 2 700 000, które właśnie trafiły do tych rodzin zastępczych i do naszych placówek. Więc ten dzisiejszy piknik jest jakby jednym z elementów tego projektu.